W naszym studiu w kolejnym już odcinku programu po raz kolejny witamy panią Hannę Strychalską. Dzień dobry. I pana profesora Marka Kazimierza Siwca. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Dzień dobry panu. Ten odcinek chcemy poświęcić bydgoskiemu poecie i znanemu w Bydgoszczy już nieżyjącemu człowiekowi, Wojciechowi Banachowi. Wojciecha Banacha poznałem dosyć późno, to było już kilka lat temu właściwie, krótko przed jego śmiercią. Oczywiście wcześniej znałem niektóre jego wiersze, jego tomiki poezji, wiedziałem o jego działalności. Ale to, co mnie uderzyło w jego biografii, w jego życiorysie, to właśnie jego wykształcenie ścisłe, jego początek kariery, gdzie zajmował się przecież w Famorze konstrukcją różnych elementów elektrycznych. Też mam wykształcenie ścisłe i to mnie uderzyło. Dlaczego? Dlatego, że ktoś kiedyś określił tę jego poezję jako taką poezję męską. Rzeczywiście on chyba tak bardzo powściągliwie wyrażał te swoje uczucia. Nie wiem, czy państwo podzielą ten mój pogląd, pani Hanio. No, dodajmy, że Wojciech Banach, poza tym, że był znanym w Bydgoszczy, ale także znanym w Polsce poetą z ponad 40-letnim dorobkiem twórczym, był również kolekcjonerem bydgoskich pamiątek, znał i kochał Bydgoszcz. No to właśnie, to osobna była sprawa. Konkretna wiedza. I tej drugiej pasji można by poświęcić osobną rozmowę. Był konstruktorem i ten fakt, ścisły umysł, elementy techniki łączone według określonego planu i projektu, włączał też do swoich wierszy. Jest w każdym razie taki wiersz, w którym on daje znać, kim jest. Zdaje się tutaj konstruktorem światła, rzeczywistości. I z jednej strony opisuje tu kwestie techniczne, a z drugiej strony, to potrafią tylko poeci, ten opis staje się symboliczny, wchodzi w aurę poezji. A co do męskiej poezji, owszem, pojawia się taka charakterystyka ze względu na konkretność, powściągnięcie emocji, precyzję języka, na fakt, że w tej poezji jest w sposób szczególny ukryta inna warstwa, głębsza, emocjonalna, którą odczytujemy uważnie czytając tę podstawową. Ale Wojciech był, jak każdy twórca i poeta, człowiekiem bardzo wrażliwym, delikatnym i pokazał tę część swojej natury, ową delikatność, życie wewnętrzne, kwestie duchowe, także te dotyczące cierpienia, przemijania, śmierci, utraty w ostatnich tomach. Panie profesorze. Tak, więc powiada się nawet, że twórczość Wojtka ma taki charakter konstrukcyjny. Rzeczywiście te motywy techniczne, czy nawet naukowe, gdzieś jak wstęga Mobiusa na przykład, nabierają jakiegoś takiego charakteru bardziej symbolicznego. Bardzo interesujący jest ten motyw, można powiedzieć, to są motywy, które Wojtka jakby wpisują w pewien nurt awangardowy. Miasto, masa, maszyna, to były hasła awangardy, tej pierwszej awangardy. Czyli lata 20, później była druga awangarda. No nie chcę teraz tego jakby tutaj, ale dla Wojtka ważny był, można powiedzieć, taki klimat życia na gorąco, właśnie życia miejskiego,
Ale to jest osobna jeszcze kwestia. Natomiast jeszcze w związku z tym, z tym jego przygotowaniem, można powiedzieć, technicznym, no to był pewien taki i rozdziew, a zarazem taki płodny konflikt w nim, że no on humanista w sercu, że tak powiem, w duszy, ale no przygotowanie miał właściwie techniczne. I właściwie poezja u niego wydobywała się, można powiedzieć, no z takich trochę zakamarków duszy. On, chociaż on to potrafił znakomicie, jak można powiedzieć, ukrywać. To znaczy, to jest a propos jeszcze tej męskiej, ale będę łączyć te motywy. W każdym razie te motywy konstrukcyjne, techniczne były obecne bardzo istotnie, ale przeradzały się w motywy symboliczne. I tutaj jest kwestia tego, że Wojtek był konstruktorem oświetleń na statkach morskich. On pokazywał mi swoje projekty, on zachował te projekty, miał taką teczkę z tymi projektami, gdzie prezentował mi te projekty. Rozmawialiśmy o tym, ponieważ między nami wytworzyła się taka dyskusja dotycząca blasku tej książki i Wojtek miał poczucie, że, no, że jest jakby bardziej, można powiedzieć, jest bardziej profesjonalny, jeżeli chodzi o światło, właśnie, bo projektował te oświetleniowe systemy, a blask taki metafizyczny trochę go jakby, no można powiedzieć, no... Dystansował się. Lekko dystansował, tak. Jeszcze proszę mi pozwolić, bo jeszcze chcę tutaj parę słów. Otóż właśnie, ale też potrafił przekuwać właśnie tę metaforykę techniczną na metaforykę poetycką. A też w późniejszej jego twórczości pojawił się taki motyw źródła tego blasku. No to trochę pokłosie naszych rozmów i naszych sporów. Źródło, blask, ale to już w innej konfiguracji. Czerpaliśmy z siebie po prostu, bo te dyskusje były bardzo takie, no powiedziałbym, bardzo istotne i takie, no, wielogodzinne nawet. I emocjonalne. Też. A więc konstrukcyjność, tak, ale ta konstrukcyjność przechodziła w bardzo istotną symboliczność. Wojtek bardzo pracował, no, może o tym za chwilę powiem, o symboliczności, bo nie chciałbym tak zbyt jakby jednym ciągiem się wypowiadać. A co do teraz drugiej części pytania. Poezja męska. Tak. Wojtek poprzez tę formułę trochę poezji awangardowej i lingwistycznej, z której czerpał, budował pewne, można powiedzieć, tak zwane ekwiwalenty uczuć. To poezja awangardowa to wprowadziła, budowanie, ekwiwalentyzację uczuć. No to są bardziej złożone rzeczy, ale bardzo interesujące. Czyli obiektywność, jakby poprzez obrazy obiektywizujące pokazujemy to, co się dzieje, że tak powiem, w naszym wnętrzu. Pan profesor to mówi bardzo, bardzo obiektywnie. Ja dam może taki przykład. Nie wiem, czy będzie dobry, bo to tak jak bardziej amatorsko czytam poezję, ale kiedyś on pisał wiersz, w którym wyrażał tęsknotę za jakąś kobietą i napisał: tęsknię za fałdami twojej torebki. Też, znamy ten wiersz. Też. Ale ja chcę dodać jeszcze inny przykład. Wiersz jest o pewnej relacji iskrzącej i Wojtek do tej relacji iskrzącej, gdzie się pojawiła zapalniczka, Zippo. Wojtek był kolekcjonerem zapalniczek, a zapalniczka Zippo odgrywała ważną rolę. No, Wojtek był palaczem po prostu. No, także ten trzask zapalniczki Zippo, to też jest klimat. Też mam zapalniczkę Zippo. No to tu jesteśmy, że tak powiem, dobrze rozumiemy się. To jest bardzo kultowa sprawa. W każdym razie w tym wierszu, do którego chcę nawiązać, pojawia się też obraz palącego się toru żużlowego, który jakby został wprowadzony, żeby pokazać właśnie tej siły emocji,
Ale to Wojtek fakt przypomniał, że tam na Torbydzie gdzieś był, on był też zapalonym fanem sportu. On sport bardzo sobie cenił i tak, tak dalej. I była sytuacja, jeszcze sekundkę, że tor był mokry i polano go ropą i podpalono. I Wojtek to wprowadził do wiersza, gdzie jest mowa o relacji męsko-damskiej, gdzie iskrzy, a pojawia się zapalniczka Cippo, pojawia się tor i to jest ta obiektywizacja. To, ale a propos jeszcze poezji męskiej. Wojtek nie unikał słów twardych, męskich. No cóż, uważanych za słowa, no wiadomo. Poezja współczesna też nie odżegnuje się od tego typu języka, wulgaryzmów, krótko mówiąc. Ale z rzadka. Z rzadka, ale Wojtek potrafił je znakomicie wkomponować. No, mógłbym coś zacytować, ale nie wiem, czy to jest konieczne. Chyba nie. Tak sądzisz? Przyszła, jak przyszła wiersz, jak przyszła wiosna, lepiej to byłoby może nie przeczytać zacytuję. Cały wiersz, a nie mamy na tak. to możliwości, więc... Czyli lepiej nie będziemy cytować fragmentów, który tak. jest pikantny. Pikantny, tak. ale no właśnie. Z humorem. Ale miał być wiersz nie tyle Wojciecha Banacha, co o Wojciechu Banachu. Wiersz powstał niedawno, w zeszłym roku. Nosi tytuł Raj od zawsze. To miejsce zatrzymywało mnie od zawsze. Gdy wbiegaliśmy z Wojtkiem na ostatnie piętro przy chłodnej 6 z tym, co potrzeba, samotnym poetom i z coraz większą zadyszką. Gałęzie fikusów zwieszały się niczym liany, ale z ogromnymi liśćmi, na których lśnił na skórek światła albo połysk mroku. Nazywałem to miejsce dżunglą, lecz nie duszną czy asfaltową, lecz dziwnie przestronną. Dzisiaj pierwszy raz siedzę na ostatnim stopniu schodów. Myślę o starszej pani Lili, do której prowadzą drzwi naprzeciw, która pielęgnuje to miejsce. Nie widzę, jak Wojtek, wierszu sąsiedzi, schodów ani windy do sąsiada z góry, ani tego z dołu, który przysyła kuszące oferty. Na drzwiach widzę napis kredą. K krzyżyk M krzyżyk B Anno Domini 22. Za drzwiami w łóżku leży Wojtek. Widzę w łagodnym świetle wrześniowego popołudnia w dymie papierosa rajski ogród, który od zawsze poznajemy przez utratę. Pani Hania chciała coś dopowiedzieć, zdaje się. Nie, poza tym, że ten wiersz mnie wzrusza, ponieważ dotyczy osoby bliskiej nam, naszemu środowisku, i opisuje w sposób i realistyczny, i symboliczny ostatnie tygodnie, właściwie dni życia Wojciecha, bo on wtedy powstał. To jeszcze chciałbym, żeby państwo opowiedzieli mi o sympozjum, które odbyło się w listopadzie i poświęcone było twórczości właśnie Wojciecha Banacha. Sympozjum odbyło się 18 listopada tego roku w Bibliotece Uniwersyteckiej w sali pamięci bydgoszczan, która ma niezwykłą aurę przeszłości. Grupa poetów, prozaików i krytyków, także akademików, zaszczyciła to zdarzenie swoim aktywnym uczestnictwem. To były następujące osoby: Jarosław Jakubowski, Maciej Krzyżan, Marek Kazimierz Siwiec, Bartłomiej Siwiec,
Piotr Lorkowski, Teresa Tomsia. No, poza tym ja miałam również możliwość wypowiedzieć się. Hanna Strychalska. Dziękuję. Bo rzecz polegała na tym, co jest właściwe dla każdego zdarzenia naukowego, a nie wieczoru wspomnień, aby przedstawić twórczość Wojtka poprzez teksty krytyczne, czyli analityczne. Odnieść się do tematyki, do formy jego wierszy, pokazać, jak się rozwijał, zmieniał. Miło jest po czasie, pozwolę sobie na taką osobistą uwagę, od sympozjum minęło już trochę czasu właśnie, usłyszeć, że to było bardzo ciekawe, długie, bo wielogodzinne. Każdy z nas w ciągu 20 minut przedstawiał swoje spojrzenie i fragment konkretnego tekstu, a jednak ciekawe, zróżnicowane, podobno każda wypowiedź wnosiła coś nowego. Jest nam miło, jako organizatorom zdarzenia. Chciałabym jeszcze dodać, charakteryzując to spotkanie, w którym uczestniczyli przyjaciele, środowisko galerii autorskiej, ale także osoby z zewnątrz, co jest bardzo cenne, bo to znaczy, że przebiliśmy się w jakimś stopniu do tak zwanej opinii publicznej poprzez media, a u podstaw była idea, czyli przybliżenie twórczości Wojciecha Banacha i forma tego przybliżenia. Więc chcę powiedzieć, że ważnym dopełnieniem tych mini wykładów były dwa wyraziste, inne w formie wejścia poetyckie. Poezja Wojtka wybrzmiała najpierw w interpretacji Alicji Mozgi, a następnie Romy Warmus. Obydwie panie przynależą do środowiska galerii autorskiej, ale o czym warto pamiętać, były związane z Teatrem Polskim imienia Konieczki w Bydgoszczy, a także z Akademią Muzyczną. Mają każda własny, inny dorobek artystyczny i w tym momencie użyczyły nam swojego talentu, wrażliwości, aby zinterpretować tę skomplikowaną, jak tutaj już padło, męską, a równocześnie napełnioną różnymi subtelnymi tonami poezję Wojciecha Banacha. Alicja ją recytowała, ale jak? Jakby każdy z bohaterów wiersza Wojtka mówił w kameralnej rozmowie do kogoś bliskiego o swoim życiu. A więc to była niezwykła interpretacja, inna niż to czynił Wojtek, niż robili to inni interpretatorzy, aktorzy. Przy tej okazji warto wspomnieć, że świetnie rozumiał i czuł poezję Wojtka, jak i wielu autorów związanych ze środowiskiem Galerii Autorskiej świętej pamięci Mieczysław Franaszek. Tak. Mieczysław Franaszek, Alicja Mozga. Roma natomiast tą poezję przedstawiła w sposób muzyczny. Czytała wiersze, po czym łagodnie, naturalnie, śpiewnie wchodziła w aurę muzyki i przekształcała je w pieśni, towarzysząc sobie gitarą. A drugim elementem, który dopełnił to zdarzenie, jest wystawa plastyczna autorstwa Jana Kai i Jacka Solińskiego, w czasie której zaistniały postacie ze środowiska galerii autorskiej, namalowane przez Jana i wizerunki aniołów stworzone przez Jacka. Dla nas to było ważne zdarzenie. I cieszymy się, że pozostały po nim jakieś ślady, a poza tym, że będzie kontynuowane, o czym może ty powiesz. Właśnie, ale dopowiem jeszcze, że
Roma Warmus znakomicie też skomponowała muzykę do wierszy Wojtka i ona nie tylko czytała, śpiewała, ale jakby można powiedzieć do własnej muzyki. I to był cały taki dobrze pokazany, no taki spektakl właściwie, krótki spektakl o też niezwykłej wymowie. No co to dużo mówić, no. Byliśmy już wtedy bardzo wzruszeni. Nawet osoby, które nie znały twórczości Wojtka, tak, no, ja akurat siedziałem z przodu, więc nie miałem oglądu, ale potem dowiedziałem się, że gdzieniegdzie pojawiły się, w oczach pojawiło się coś takiego. No tak. Płynnego. Tytuł był również poruszający tego sympozjum. Śmierciochron. Właśnie chcę o tym powiedzieć. Otóż Śmierciochron to jest tytuł książki Wojtka poetyckiej, ale też idea spotkania. Czyli Śmierciochron i Śmierciochron. I trzeba powiedzieć, że Wojtek miał niezwykły dar do symbolizowania sytuacji i do budowania takich symbolicznych skrótów. Rondo Bydgoszcz. Znakomity tytuł, pokazujący jakby siłę tego miasta. Ruch, rejwach, ale też pewną płynność, energię. No, Śmierciochron, piękna sprawa opowiadająca o, można powiedzieć, drodze poety do poezji i o pewnych nadziejach, jakby, które poeta żywi. Oczywiście to jest eschatologiczne także. I szereg innych symboli. Klatka. Ważnym symbolem w poezji Wojtka jest klatka, ale klatka także schodowa. W wierszu Sąsiedzi bohaterem jest klatka i na ostatnim, że tak powiem, piętrze rezyduje, można powiedzieć, no, ten, do którego przylatują skrzydlaci posłańcy, jak niby gołębie, no, ale skrzydlaci posłańcy, no to brzmi anielsko, czyli ten, tamten u góry, no to ma pozycję, można powiedzieć, boską. A u dołu jest taki ktoś, kto przysyła kuszące oferty. I tam jest rejwach taki, no, bardzo taki, można powiedzieć, gwarny. No i ten z dołu, no, domyślamy się, jaką on pełni rolę w tej konstrukcji świata. Najwyższy, a tutaj jest ten, no... Odzwierciedlenie życia, walka duchowa. Tak, walka Wojtek duchowa. Wojtek to po swojemu klatka, powściągliwie przedstawił. Ale bohaterem jest klatka. Stąd w moim wierszu właściwie też, no, klatka staje się bohaterką. Ten podmiot siedzi na klatce, gdzie są właśnie te niesamowite liany. To wszystko jest autentyczne po prostu. Ktoś o to zadbał i tak dalej. A wracając do Śmierciochronu, do publikacji... Ale, do publikacji, która jest kontynuacją sympozjum. No właśnie, może powiemy o tym jednak, odważymy się przed czasem. Dobrze? Ma być przygotowana publikacja naukowa. Właśnie, sympozjum. Bardzo dobrze. Dobrze. Otóż teraz kolejnym krokiem naszego wspólnego działania, czyli tej grupy, która zorganizowała sympozjum, będzie książka poświęcona Wojtkowi. I zbieramy materiały. Teraz jest czas zbierania materiałów do książki, takiej pracy redakcyjnej. Zapraszania też nowych osób, które dopełnią teksty, które już zaistniały na sympozjum, o swoje wypowiedzi dotyczące twórczości Wojtka, jego osoby. To mają być spojrzenia z wielu stron, prawda? Tak. Tytuł roboczy jest Śmierciochron. O poezji Wojtka Banacha, czy ku poezji, czy jakoś, to jeszcze jest do dopracowania. W każdym razie, no, rzecz zapowiada się ciekawie, bo jest sporo interesujących autorów. No, jest ta grupa, która uczestniczyła w sympozjum, ale też zaprosiliśmy osoby, które nie tyle wypowiadają się krytyczno-literacko, ale wypowiadają się też o Wojtku w kontekście, można powiedzieć, doświadczeń biograficznych. Więc liczymy tutaj na książkę, która, no, będzie, że tak powiem, jakimś takim ważnym krokiem. Wojtek marzył o książce krytyczno-literackiej. To się nie spełniło za jego życia, ale powstawały różne rzeczy. Między innymi wspomnę o Bartku, moim synu, który napisał też sporo szkiców o Wojtku. Bartłomiej Siwiec. Tak, Bartłomiej Siwiec. Z 6 czy 7 i one też będą
w jakimś sensie wprowadzone do tej książki. Także mamy tutaj bardzo ciekawy materiał, ale przede wszystkim chodzi o pewien rodzaj namysłu nad śmierciochronem. To jest ta istota życia naszego. Szukamy jakiegoś właśnie, można powiedzieć, remedium na przemijanie, no i na to, co nieuchronne. I może z tą myślą zostajmy, oczekując na tę publikację. Pani Hanna Strychalska i pan profesor Marek Kazimierz Siwiec byli naszymi gośćmi. Dziękujemy za rozmowę. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.